RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, a dzisiaj sprawdzimy sobie nowy samochód, ale nie jest to zwykłe auto, bo jest to Transformers Bumblebee. Jak widzicie, tutaj jest kilka pakietów i są one, no tutaj trzeba przyznać, że bardzo drogie. A jak coś jest drogie, to znaczy, że trzeba wpisać kod twórcy, dlatego ja już tutaj polecam kod EDEK. I oczywiście zakupimy sobie pełny pakiet, ale co tutaj jest ciekawego z tym samochodem? Jak możecie zauważyć, jest to chyba pierwsze auto w grze, które jest jako czarny rynek, czyli Black Market. Jest to samochód reaktywny, jest to całkowita nowość w Rockecie, nie wiem, czy teraz się to będzie częściej pojawiało. Myślę, że jak raz już coś takiego wprowadzili, to teraz będzie się to pojawiało częściej. Ale mamy tutaj po lewej stronie takie notatki jak świętowanie po meczu. Po wygraniu meczu Bumblebee przejdzie w tryb robota na ekranie podsumowania gry. Będzie losowo wybierać i wykonywać jedną z trzech wygrywających animacji. A jeżeli zdobycie tytuł MVP, to macie szansę na wykonanie rzadkiej czwartej animacji. Ogólnie wiem, że na razie to pewnie sobie nie wyobrażacie, o co tutaj chodzi, bo nigdy czegoś takiego nie było w Rockecie. No ale zaraz to wszystko zobaczymy. Jeszcze dodatkowo jest taki wybuch. Taki dźwięk do niego jest szczerze nieprzyjemny, ale jak już kupuję cały pakiet, to kupuję cały pakiet. I przejdźmy tutaj do edycji właśnie Bumblebee. Jak widzimy, nie ma tutaj dosłownie ani jednego malowania do tego samochodu, co jest na pewno sporym minusem. Koloru również nie można zmieniać, jest tylko i wyłącznie żółte. Ogólnie możecie dać znać, czy oglądaliście Transformersy. Ja szczerze to prawdopodobnie oglądałem to tak dawno, że w sumie nawet nie pamiętam. Ale mniejsza z tym, koła mamy tylko jedne do wyboru. Za to boosta możemy sobie dać dowolnego, na głowy nic nie damy, anteny nie damy. Mamy wybuch dowolny, ale sobie dajmy ten co zdobyliśmy. Czekajcie, jak to się... A, Optimus Prime po prostu. Ślad spod opon można dać dowolny i dźwięk silnika. Ogólnie brzmi całkiem fajnie. Samochód ten ma hitbox do minusa i generalnie z tego co słyszałem całkiem przyjemnie się nim gra. Jak widzimy tutaj z przodu trochę wystaje, ale poza tym jest całkiem dobrze dopasowane. I tak jak na samym początku byłem nieco sceptycznie nastawiony do wyglądu tego samochodu, bo tak szczerze mi się przynajmniej z przodu za bardzo nie podoba, to tak w sumie w samej grze to już mi pasuje do Rocketa i z tyłu nawet ciekawie wygląda. Więc może tutaj być naprawdę pozytywnie? Ale dobra, przejdźmy do meczu. No i dobra, mamy pierwszego rywala. Standardowo polecimy sobie na Pincha, Double Reseta oraz Mastiego. No i też spróbujemy sobie tutaj jak najwięcej MVP zgarnąć, żebyście zobaczyli po meczach te cieszynki, bo to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o ten samochód, to też będzie kluczowy punkt. Mamy tutaj piłkę na ścianie. Zróbmy może Grand Pincha? Dobra, było to dosyć słabe. Ale nie no, ten widok z tyłu samochodu naprawdę podoba mi się. Jak mówię, jak na początku zobaczyłem ten samochód, to wydawało mi się, że będzie po prostu brzydki. Ale z tyłu tak, no całkiem przyjemnie się na niego patrzy. Polećmy na Ceiling Pincha. O! Nie no, za wysoko. Jak nas nie dogoni, to będzie szansa na double reseta. Widzimy, odpuścił nam. Więc ja tutaj na blue reset, pod poprzeczkę, myślę, że można tchaczyć. Ogólnie jakoś mniej lubię sobie robić resety hitboxem do minusa, bo mam wrażenie, że nieco wolniej się obraca ten samochód niż Octane. A, to pewnie kwestia przyzwyczajenia. Dobra, on się nie spodziewa pincha. O! No, jakby siadł, to byłby gol. Dobra, Gostek minięty. Strzelmy bramkę po prostu, żeby wygrać ten meczek, bo chyba trzeba wygrywać w tym odcinku, żeby te cieszynki widzieć. Dobra, nie zdziwcie się, że taka przerwa była i nagle jest 7-6, ale po prostu zależy mi na tym, żeby meczek był wygrany, to się chwilę nie odzywałem i po prostu strzelałem zwykłe bramki. I tutaj muszę powiedzieć, że całkiem przyjemnie się kopię tym autem. W sensie pewnie do minusem jest podobnie, ale rzadko nim gram. Natomiast fajne uderzenia się dodaje tym oto samochodem. Spróbowałbym jakiegoś Mastiflika, ale on strasznie chasuje. Przeciwnik, więc strzelmy na 8-6 i może będzie jeszcze szansa na jakiegoś Kuxira w tym meczu. No, w tym meczu nie będzie, ale zobaczmy sobie przynajmniej cieszynkę, zobaczycie, o co mi chodziło. O, jak widzicie, zmieniamy się w Transformersa? No i tutaj, nie no, fajna cieszyneczka ogólnie. Myślę, że takie rzeczy teraz będą powprowadzane do Rocketa, więc powygrywajmy jeszcze spotkania, żeby zobaczyć te inne cieszynki, a teraz lecimy do kolejnego meczu. No dobra, jest drugi przeciwnik, tym razem jest to Kraftur. Ciekawy nickname, trochę z Carrefourem się kojarzy. Dobra, jak widzimy, robi ziemek fejka na kickoffie. Dobra, zamiast lecieć na opena sobie strzelimy tutaj może ceiling do Mastiego, do dubla. Masti... I... Nie no, i tak bym nie zaliczył, bo to był backflip, a nie Masti. Dobra, tutaj strategiczny demo. I sobie podlećmy na pincha. Jak nas nie chase'uje, to fatalny pinch strzelimy. Znowu goni na pełnej, no nie mogę! Jakby... Kurczę, to blokuje mi freestyle, ale jakby pod kątem wygrywania meczów, to fatalne by było dla niego. Ale może taką strategię już objął i... Trudna.
Jakieś tam strategie zawsze będą. Spróbujmy pincha. Znowu obranił, ale znowu nie było to, czego szukamy. Fajne przyjęcie. Pinch? Nie, nie w bramkę. Dobra, mamy fajną piłkę. Jakiś łasty z tego? No nie, za mocny. I mam tutaj ostatnią szansę, żeby przynajmniej jakiegoś musty flicka zaliczyć. Proszę. Dobra, jest jakiś taki plaskowaty, ale musty flick na zakończenie. W sumie 95, wydawało mi się, że to wolniej leciało. Ale powiedzmy sobie, że zaliczone. Oczywiście spróbuję jeszcze to poprawić, ale... Jest okej? Okay? Zobaczmy tutaj animację. Wydaje mi się, że jest to sama co po pierwszym meczu, niestety. Chyba, że to jest przez to, że mam MVP, jako że to są jedynki. No i spotkanie numer 3, tym razem na Final Bossa gramy. Czyżby to był spoiler, że uda nam się strzelić pincha? Dobra, szybki corner i dzięki do domu. No nie, dobra, za wysoko. Dobra, potencjalnie on może nie podjechać od piłki i wtedy... Aha. Potencjalnie teraz może nie trafi albo nie podjedzie. I strafię w słupek. Proszę, musimy spierdzielać zanim on podjedzie. Nie, to ten pinch będzie niemożliwy, bo oni wszystkie piłki tak challenge'ują w kornerze. Dobra, strzelmy wzorowej po prostu jakiegoś tutaj żółwia i zobaczmy wybuch, czy będzie, w sensie wybuch. Zobaczmy po prostu, czy ci szynka będzie znowu ta sama. Fajnie jakby była jakaś inna. Nie no, nie wiem czy po prostu po MVP nie jest za każdym razem to sama. Chociaż teoretycznie na jedynkę chyba nie mamy MVP, to powinny być różne. Xerox RL. Mam nadzieję, że Xerox pozwoli nam tutaj jakiegoś pincha zasadzić. Dobra, spróbujmy ceiling pincha, albo nie, już nie dam rady, już widzę. Nic nie dam rady. Dobra, losowy pinch. Nie no, jaka masakra. Dobra, próbujemy. Bang. Nie no, nie wejdzie. Ja nie umiem pinchy po prostu strzelać. Czasami umiem, czasami nie. Nie wiem od czego to zależy. I przeciwnik się poddał, to przynajmniej sprawdzimy sobie. O, ciszynka, inna. W końcu inna ciszynka, czyli są różne. Znowu ten sam ziomek, co przed chwilą dał FF-a od razu. No, zobaczymy, czy teraz będzie grał, czy do 3.30 tylko tak jak poprzednio. Dobra, póki jest, to spróbujmy pincha. Leci płaski siłacz. Nie no, nie wiem czy mogę to zaliczyć. Wiecie co? Spróbuję w tym meczu strzelić ładniejszego. A ze względu na to, że w sumie nie mam czasu nawet za bardzo, żeby grać, bo aktualnie jestem w trakcie egzaminów i pisania licencjatu kończenia, z którym jestem mocno spóźniony. Ale no mam nadzieję, że poprawimy tego pincha, żeby nie był taki żałosny. No, teraz tego nie zrobimy. Teraz możemy poprawić co najwyżej... nic. Nowy jednak! No nie! No nie, no ziomek strzelił pincha, a ja nie mogę. No dobra, pinch w odcinku to pinch w odcinku, kij tam, że nie moim autem. Jeszcze pisze, że nawet flicka nie miał, to znaczy, że nie wyszedł mu reset. I 139 to w sumie całkiem szybko, jak to bez flicka. Dobra, spróbujmy to poprawić, zgadując, ono nam pozwoli. Prosto w niego. Dobra, ground pinch w lewe okienko. Leciał chyba niecałą setkę, ale był celny. Więc minimalnie ładniejszy od poprzedniego. To znaczy, no, chyba ładniejszy po prostu. Ale no, nie siedzi mi dzisiaj totalnie. O, w końcu dobry pinch. Dobra, jest, doczekaliśmy się. Czyli jednak będzie mniej frajerski pinch niż ten, co chciałem już zaliczyć na początku. I zobaczmy tutaj cieszynkę na zakończenie, czy będzie inna. Ta sama, co była pierwsze trzy razy. No i dobra, doczekaliśmy się meczu rankingowego. Gramy na Jace. Zobaczymy, czy na rankedzie mi się lepiej ten samochodzik spodoba. Bo na razie, nie wiem, pewnie to jest kwestia tego, że zmęczony piekam. I nie wygrałem w Rocketa jakoś za bardzo, ale no, szczerze to średnio mi się tym autem jeździ. Ale to pewnie niedowład rąk robi swoje. Mamy trochę czasu. Jakoś dobra dobitka? Nie no, elegancki kącik. No nie, słupek. Siedliło do środka, ale... Powiedzmy, że to jest git. Ola, dachuje. Dobra, mówi się YOLO. I strzela się YOLO bramki. No nie, szkoda, że to bloknął.
Chociaż jeszcze walimy na 2-0. I przeciwnik opuścił mecz jeszcze zanim cokolwiek się stało. Nie wiem, może się źle poczuł po tej bramce. Zobaczmy ciszynkę i zagram jeszcze jednego rankeda, no bo nie będę sobie zaliczał. I nie wiem, dlaczego ciągle jest ta sama ciszynka. No nie mogę. No i dobra, wyjątkowo drugi przeciwnik na rankedach. Gram na gościa, co po tym spotkaniu będzie musiał zmienić pieluchę. Ma to w nicku wypisane. I chyba jest Arabem. Ajajaj, tracimy gola. Może jednak to nie on będzie zmieniał pieluchę. Nie, to już wave do kick-offa robi. Nie mogę, nie do wytrzymania ten mecz będzie. Czyli przyjmijmy piłkę. I backflip. Dokładnie, fatalne to było, ale zadziałało. Dobra, jest demo. Spadnie piłka i opening. Spróbujmy jakiegoś gigamocnego flika. Dobra, nie było to gigamocne, ale w sumie nie mam coś takiego, że nie umiem w lewo flikować. W sensie, nie to, że nie umiem, ale dużo gorzej flikuję w lewo niż w prawo. Możecie dać znać, czy też macie tak, że na jedną stronę umiecie dużo lepiej fliknąć. Dobra, wiecie co? Nie strzeliłem na free playu, w sensie na free playu, na casualu dobrego. Ale on jest akurat coveruje. No nie. Czemu? Myślałem, że on nie będzie krył w ogóle poprzeczki, w sensie backboardu. I mamy opena. Nie, nie mamy opena, on zdąży. Dobra, jest zdemowany. Tu powinienem móc z tego coś łatwo strzelić. Dobra. I w lewo. No nie, słabo, słabo, słabo. Chociaż może do tyłu strzał? Nie? No nie, jakim cudem w ogóle? To jest to niskie auto. I mocny fliczek pod poprzekę. Fajnie się fliki ogólnie robi tymi hitboxami do minusa. Takie podłużne autko, mega łatwo je zrobić. Fajnie to się robi miskliki. Okej, okay, bronimy. I jak trafię, to trafię. Nie zdążę, no nie. Dobrze będzie to wybić i nie stracić z tego gola. Albo nawet strzelić jak... Dobra, nie mam boosta, czym ja gadam. Chociaż on się wywalił. Fake? Gdzie lecisz, chłopaku? No i opuszcza spotkanie, więc tutaj sfejkowaliśmy go z lobby. Może inna cieszynka? O, jest inna cieszynka na zakończenie jeszcze, dobra. To 3 zobaczyliśmy, z tego co wiem są 4, więc no prawie wszystkie mieliśmy dzisiaj na odcinku. No i dobra, przechodząc do takiego mojego podsumowania, to jeżeli ktoś gra Dominusem, wydaje mi się, że ten samochód jest bardzo przyjemny do gry. W sensie, no ja nie lubię Dominusa samego w sobie, ale jego hitbox jest całkiem dobrze oddany. Wygląda moim zdaniem w gierce całkiem przyzwoicie. No i przede wszystkim jest to auto, które się wyróżnia na tle wszystkich w grze. No jako pierwszy ma jakąś animację po zwycięstwie, jako Transformers. No ale żeby nie było, to niestety samochód ten jest bardzo drogi, tak zestawiając je z innymi płatnymi samochodami. 1000 kredytów za sam samochód, 2500 kredytów za cały zestaw. No co by nie mówić, to jest to drogo. I tak prawdę mówiąc, jakbym chyba nie nagrywał filmów, jeżeli bym go kupił, to kupiłbym sam samochód. Bez tego całego zestawu, no bo zwyczajnie w sumie to tylko auto mnie interesuje. Auto samo w sobie ma ciszynki, więc nie musicie ich dokupywać. A ten wybuch po bramce i inne te dodatki są dla mnie mało wartościowe. Ogólnie dajcie znać, czy wam się podoba ten samochód, czy wam się podoba sam koncept tego, że ma on unikatową cieszynkę po meczu. Moim zdaniem jest to fajny dodatek, a tak to ja już nie będę przedłużał. Zapraszam oczywiście do zostawienia suba, lajka i bez przedłużania, elo elo.